Podobno szczęście dziecka zaczyna się mniej więcej 25 lat przed jego narodzeniem. Niestety to, że każde dziecko według zapisów i ogólnie przyjętych norm ma prawo do bezpiecznego i szczęśliwego dzieciństwa, nie oznacza, że tak się dzieje. Zdarza się, że nasi mali sąsiedzi mieszkający gdzieś za ścianą czy na sąsiedniej posesji doznają ogromnych krzywd. W tym przypadku różne problemy wychowawcze pomagają rozwiązać m.in. specjaliści z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie. Rodzice mogą jak najbardziej szukać pomocy w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Poradnia nasza przyjmuje dzieci od zera, od urodzenia aż do ukończenia szkoły, czyli wiek 24 bądź 25 lat. Rodzic świadomy przychodzi do nas, prosi o pomoc, uświadamiamy. Prowadzimy różnego rodzaju działania, m.in. diagnoza, profilaktyka, terapia. Niestety problemów i spraw przybywa i z roku na rok jest ich coraz więcej. Około 30 tysięcy klientów w ciągu roku przez naszą poradnię się przewija. Takie sprawy nie bez problemów rozwiązują specjaliści tej placówki. Najpierw stawiają diagnozę, potem wprowadzają profilaktykę i terapię. Czyli od terapii indywidualnej, przez terapię grupową, wsparcie rodzin, wsparcie nauczycieli w szkołach, wyjście do szkół. Więc jest to bardzo szerokie spektrum. Dla rodziców prowadzimy na terenie poradni szkołę dla rodziców, która uświadamia problemy, pokazuje troszeczkę inaczej, jak należy współpracować, pracować z dziećmi. Jeżeli chodzi o rodziców, no jeżeli rodzic jest świadomy swojego problemu, to na pewno do nas zadzwoni, do nas przyjdzie. Niestety, no my nie jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkich rodziców, o których nie wiemy, że mają problemy.